Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. No i co, kochani? Lecimy dalej za... Jak ty się nazywałaś? Lawan. Lawan? Lawan. Idziesz czy nie? Nie. Lotuję. Lotuję. Milady, lotuję. Nie ma co lutować, idę. Zwiedzałem sobie. Śmieszne. Kurwa. Kurde, patrz! Tutaj też! Patrz, ale ja... Niewiarygodne, kurwa! O, wejdź na dach! Sprawdzimy z góry! Widzimy się! Prowadzi nas do nieba! Co tu się dzieje? Odblokowano opcję szybkiej podróży. Otóż menu mapy, by móc podróżować pomiędzy aktywnymi stacjami metra. Musimy to zobaczyć z dachu. Ja tam coś widziałem otwartego. Hej, gdzie jesteś? Na dachu! Chyba. Nowe miasto! Cholera! Myliłam się. Nic nie widzę. A taką miałam nadzieję. Tępa frajerka. Ale... Spokojnie tu. No. Dlatego przychodzę tu, kiedy mnie coś wkurzy. Czyli często. Uwierz. Patrz! Aiden! Wracają! A naprawdę, kurwa, wracają! Widzisz, Aiden? Widzisz? Jak pięknie! O, nie wierzę! Po prostu nie wierzę! Lawan, widzisz to? O, widzę, Danior. Podziwiam pokaz w punkcie widokowym. Jak to się stało? Ciemność przez 15 lat i nagle to? Nie wiem, nie wiem. Musimy się dowiedzieć. To wbijaj do kantyny, pogadamy. Bardzo się za tobą stęskniłem, Loka. Waląc browary i posuwając barmanki? Zdasz mnie, mam dar. Przyjdziemy tam, debil. Coś jest nie tak. Nie. O nie, 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 nie! Nie! Kurwa! Co się kurwa dzieje? Jest rybie oko. Jak się tam dostać? Rybie oko poczeka. Poczeka? Dlaczego? Musimy sprawdzić podstację. Jedna jest tam, w pobliżu wieży SP. Co z rybim okiem? Słuchaj, chcę ci pomóc. I pomogę. Razem nam się uda. Ale musisz zrozumieć. Pierwszy raz przez ponad dekadę nic się nie zmieniało. 10 lat pieprzonej ciemności. Musimy to sprawdzić. Jak dotrzemy do podstacji? To stara paralotnia. Do niektórych miejsc dostaniesz się tylko tak. Rób to, co ja. Co? Ale Lawan, czekaj! A kurwa. Paralotnia. Otrzymujesz paralotnię. Umożliwia ona pokonywanie ogromnych dystansów w powietrzu i bezpieczne lądowanie. Bezpieczne lądowanie spada z wysokości. Nie rozumiem, trochę takie dziwne to zdanie było. Trzymaj Z, aby otworzyć paralotnię będąc w powietrzu. Ciśnij S, aby unieść przód i ustabilizować opadanie. Paralotnia wyczerpuje swoją wytrzymałość. Kiedy spadnie do zera, stracisz kontrolę nad lotem. Spoko. Czyli Z, tak? Tak. Juhu! S. Trochę zjebałem. Wiem. Ale to był pierwszy raz. To tak jak z niektórymi rzeczami, zawsze jest krótki. Znaczy, zazwyczaj lot oczywiście. No tak nieźle, jak na żółto dzioba. Myślałem, że będzie trudniej. Nadal nie wierzę, że to się dzieje. Myślę, że to Waltz włączył prąd. Ale dlaczego miałby to robić? Nigdy nikomu nie pomógł. Dlaczego miałby przywrócić ludziom prąd? Jesteś pewien, że to on?
Użył klucza GRF w fabryce aut. Wtedy włączyły się światła. Ma to sens. Lata temu wojsko przejęło tę fabrykę, żeby zagarnąć ogniwa energetyczne. Nie miałam pojęcia, że nadal działają. I mogą zasilić pół miasta. Pilnuj tego klucza, Aiden. Cholera wie, do czego jeszcze służy. Pośpieszmy się z tą podstacją. Wykorzystywanie szybów wentylacyjnych. Możesz wykorzystywać powietrze wylatujące z szybów wentylacyjnych, aby przyspieszyć podczas szybowania na paralotni. Wlecenie w szyb wentylacyjny odnawia także twoją wytrzymałość. Paralotnią można wystartować bezpośrednio z szybu wentylacyjnego. Stań na jednym z nich i wciśnij Z, aby to zrobić. Jakieś zagadki będą chyba, co? Ja klikam W non-stop. Ale jak chcesz być lepszy ode mnie, to ćwicz. Nie wiedziałem, że to wyścig. To zawsze jest wyścig. Wow. Czyli co, teraz możemy już się chronić przed spadaniem? Aiden! Dużo lepiej, Aiden. Chociaż nadal poddajesz się wiatrowi. A to ty masz go kontrolować. Nie jestem Yasuo. Dawaj. Ale żem się popisał. Kurde. Wow. Cały czas klikam W. Muzyka wolna jest to paralotnia. A jak przelecę? To co? Patrz. No widzisz, jaki jestem fajny? Czekaj. Ja już lornetkę sobie zgarnę. Niezbadane miejsce, zaraz go zbadam. Będę jak proktolog na badaniu. Wejdę głęboko i solidnie. Cóż to jest? Wiatrak sosna. O, coś tu jest. Laboratorium szczepień GRE. Coś tu było. Kryjówka nocnego biegacza. O, tu nic. Zaraz, my tu robimy rekonesans. Wieżowiec VNC. VNC. No, gdzieś tu. O. Mroczny zaułeczek. O, tu jest. Kantyna rybie oko. Tam nie wiem, co jest. A, placówka handlowa. Zbiry z downtown. Dobra, luzikson. Zrzut wojskowy THB. O! Wieża radiowa. Coś tu. Opis Tower, nie? O! Stacja elektryczna downtown. Dobra, czy wszystko? Czy nie? Mroczny zaułek kolejny. Dobra, chyba to na tyle. Już trochę mamy tutaj miejscóweczek, więc luzikson. Pogadajmy z Lauren. Okej, stąd jest już całkiem blisko do podstacji. Dotrzyj tam i ją włącz. Jak to, sam? Jesteś dużym chłopcem. Ogarniesz to. Przy stacji metra jest kolejna. Ja się nią zajmę. Jeśli uda nam się chociaż z jedną, to z czasem włączymy wszystkie. Ale jak mam ją włączyć? To żadna filozofia, Aiden. Te systemy są stare. Musimy się upewnić, że bezpieczniki i kable działają. Tylko tyle? Oczywiście znów animacji nie pokazali, no bo przecież po co? Po co pokazywać animację, no nie? Dobra, rozumiem, że tak. Musimy wyskoczyć stąd. Dobra. Ogarniemy to spokojnie. Ile tu jest zwiedzania? Tam jest słuchaj się chyba bardziej. Mogłaby latać szybciej? Możliwe, ale to raczej pytanie do rzemieślnika. Ej, to było chamskie. To było...
To było mega chamskie. Hop. Takie paralotnie były ulubionymi zabawkami nocnych biegaczy. Należysz do nich? Ja? Do nocnych biegaczy? Ha! Chciałabym. To byli goście, Aiden. Prawdziwi bohaterowie. Jedyne, co mnie z nimi łączyło, to używki. Ale może kiedyś. Żegnam pana. Wy macie łuki! Gdzie? Po co? Po co? Po co? Łuk nie? Nie dasz? No to nie, bez błahy. Znajdujesz lek. No wy tu chyba nic nie mieliście, chłopaki, co? Fajne to miasteczko, nie powiem, nie powiem. Co, byłem bardzo sceptycznie do tej paralotni nastawiony. Czy mam zdanie? Jeszcze nie mam. Ale powiem wam, że jak na pierwszy raz, nawet ciekawe rozwiązanie. Mam nadzieję, że będzie linka do wspinaczki. Serio, tak mi się już chce tej linki do wspinaczki, że wy sobie nawet nie wyobrażacie. No i fajne, że w końcu te lokacje może będą troszeczkę inne. Mam przynajmniej taką nadzieję. No, świetnie. Ta podstacja jest gdzieś tutaj. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Fajne, fajne. Gdzieś tu? Gdzieś tu. Dzień dobry. Ej, ty. Widziałeś w tej okolicy renegatów? Nie. Widzicie szeregowy? Uspokójcie się i dajcie Aglotowi myśleć. A o czym tu myśleć? Wracajmy do bazy! A co ty w ogóle za jeden? Oferuję wam pomoc. Sprawdzę, co stało się z prądem. Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa! Myślimy, jakby się tu dostać na górę. To może od razu przekażmy mu wszystko, wszystkie rozkazy! A co to za wielki sekret, Musimy zmusić ten złom do działania i tyle. Mój kolega bardzo uprościł sprawę, ale mniej więcej o to chodzi. Wszystkie znaki wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy właśnie przy podstacji. Takie obiekty są w stanie doprowadzić prąd do różnych części miasta. Musimy przywrócić sprawność obecnym tu urządzeniom. Czyli mamy je włączyć. Niestety bez sprzętu wspinaczkowego nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. Jakie specy wykorzystają elektryczność? Stróżowie chcą zgarnąć elektryczność? Co z nią zrobicie? Włączymy to i owo. A co myślałeś? Ten pan pyta zapewne o to, jak nasza kontrola nad elektrycznością wpłynie na życie innych ludzi. Odpowiedź jest relatywnie prosta. Kto panuje nad prądem, panuje nad miastem. Aha, mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Dobra. Mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Zrobiłbyś to? Wyświadczyłbyś stróżom prawa ogromną przysługę. Pajace! Mundura! Ciągniecie do tego światła jak ćmy! I równie szybko spłoniecie! Co on powiedział? Chyba coś o swojej matce i kozie. Especkie ciuby! Nie łudźcie się! Nawet nie powąchacie naszego prądu! Brać ich! Ja bym, wiesz co? No, ej! Nie tak miało być. Au. No, ej, powinieneś dostać, to było niemiłe. Parszywy gburze, ty. No nie dostaje. Au. Dobra, wy się tam tłuczcie. Nie to. A jak was spalę? O, ty dziadu. Tłuczcie się tam, no problem. Lecki. O Jezu, jacy brzydcy jesteś tam. Czy ty mnie uderzyłeś z tyłu? A, dobra, bo to jest renegat. Patrzcie. O, ty jesteś duży. Serio, chyba z kodą miałeś coś wspólnego.
O, okularki ochronne. Ekwipunek jest pełen? No jak? Jak? Gdzie? Panie! Gdzie ekwipunek pełen? Nie jest pełen. No może? No nie róbcie sobie, gdzie on jest pełen? Czy wy widzicie, żeby ekwipunek gdzieś był pełen? Bo ja tego nie widzę. Nie rozumiem. Jak ekwipunek pełen? Czego ekwipunek? Odwróć się. No, bez jajec. Gdzie on jest pełen? W którym miejscu? Tu nie. Tu nie. Narzędzie nocnego biegacza. A cóż to? Tu też nie jest. Dobra. Trzy rządki plus trzy. To nie. Trzy rządki plus trzy. Dobra, to też jest chyba pełne. Dwa rządki, czyli co? Teoretycznie trzeba byłoby to upuścić. I trzeba byłoby to upuścić. Czy teraz jest pełen? Myślisz, nie jest pełen. Nie mają nic lepszego do roboty? No nie. Tak właśnie mi się wydaje, że nie. Especkie bombaryły. Ej, kolego. Kto cię nauczył tak walczyć? Jestem Aiden. Ej, znacie ten dowcip? Co mówi kula do gościa, którego przyszyła? Znam cię na wylot. Znam cię na wylot. Tak! Ale Nitaw, przecież pokroiłeś go maczetą. To broń biała, podczas kiedy kule należą do zupełnie innej. Dobrze, że jesteś cały. Nadal chcesz tam wejść, Aiden? Rzecz jasna, nie za darmo. No, odpowiednio cię wynagrodzimy. Nie ma co zwlekać. Jak będziesz potrzebował pomocy, odezwij się przez radio. Aglot zna się na elektronice. Miej tylko na uwadze, że stąd nie ocenię skali uszkodzenia aparatury. Aglot ma smykałkę do elektroniki. Ej, jakoś ich polubiłem. To jest dziwne. Zamierzasz kontynuować? No. Nie? A co by się stało, jak ja bym wszedł na przykład tędy? No, staminka plus. Znaczy, wchodzę tędy. Tędy nie wejdę, rzecz jasna. A, stąd nie mogę ruszyć. Olercia. Dobra, ale tak. Tutaj widzę, że są jakieś belki, czy słupy energetyczne. O. Op. Najpierw ogarnijmy rzecz jasna wejście. I wejście już chyba znalazłem. Prawda czy nieprawda? Prawda czy oszukuję? No może jakby tak nie skakał jak małpa. Op, op. Na górę, na górę. W prawo. O, o. Nie, nie damy rady już teraz. Kurde. Jeszcze raz. Full staminka. Na górę. Na lewo. Nie traćmy czasu. Op. Op. Na prawo. Na prawo. Na lewo. Nie. Brawo, brawo, brawo. Tak, brawo. Mogłem w sumie użyć paralotni. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Dobra, podejście numer 2. Ja tam wejść muszę, inaczej nie ruszę questa głównego w sumie. Czekajcie, czekajcie. Teoretycznie, jakby wszedł tu. Tak też się da. O ile tam jest w ogóle wejście. Możliwe, że jestem teraz idiotą.
Nie przeczę. Pyk, pyk. O, teraz dobry czas mamy. Na lewo. Na górę. Nie tędy? Bardziej jeszcze na lewo. Ej, czy ja coś spartoliłem? Oczywiście, że tak. Coś spierdzieliłem. Czemu mam wrażenie, że trzeba jednak użyć umiejętności paralotni? No nie wiem. Tak mi się wydaje, naprawdę. Hop, hop, hop. Tu po prawej stronie było. A, widzi ta. Ile się popierdzielił. Jeszcze tam? Jest szansa! Nie, nie! Kurde! Nie wyszło! Nie wyszło, ale już teraz wiem. Już teraz wiem. Już wiem wszystko. Mogłem się o zmierzchu teraz pić. Dobra. XCZ, nie. Nie pamiętam, którym się włączyło. Tak, zamierzam. Jest to cecha, którą mam w genie. Nie poddawać się. Genetyka. I jeszcze z genetyka. Dobra, podejście numer 4. Hop, 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 hop. Na lewo. No idź, baraniłbie. O, 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 dobra. Jest blisko. No, wejdź, o nie. Dobra. Nie! Dobra, będzie podejście numer 5. Będzie podejście numer 5. Może po zmierzchu. W sumie dobrze wyszło. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Okej. O, tu jest syrena. Syrenki są fajne. O Jezu. Ogłuchnę. No, idź. Ty durniu. Ja mam chyba ulepszenie wytrzymałości dostępne. Oczywiście, że tak. Żyję. Żyję i mam się dobrze. Jeszcze raz, dobra. Chodźcie, ulepszymy sobie tą wytrzymałość jednak. To by co? Ty masz już nieskończoną odporność? Nie, no masz skończoną. Dobra, podejście numer... Już nawet nie liczę. Muszę zapamiętać, że jak już wejdę tu na górę, to tylko na lewą stronę. Dobra, udało się! Ledwo, ledwo, ale się udało. Jestem pewny, że było jakieś łatwiejsze przejście, na przykład tam. I masz za swoje. Jak tam? Ktoś musiał się bardzo śpieszyć, kiedy to odłączał. Podejrzewam, że przerwano główny obwód. Znajdź przewód i podłącz źródło prądu do przekaźnika. Powinno zadziałać. Stacja elektryczna. Stacja elektryczna to jeden z dwóch rodzajów obiektów występujących w mieście. Gdy zostanie ukończona, możesz przypisać ją jednej z frakcji i zmienić podział miasta. Aby aktywować stację elektryczną, musisz naprawić zepsute połączenie między generatorami. Najpierw znajdź działający generator, zielone światło, następnie podłącz go do jednego z zepsutych czerwone światło. Działająca stacja elektryczna zasila różne obiekty w strefie, w której się znajduje, takie jak skrzynki elektryczne i oświetlenia witryn sklepów. Świetnie, fajnie, fajnie. Tylko ja się pominąłem troszeczkę... Jak ekwipunek jest pełny? No nie mówcie, że ty masz naprawdę... No nie... Ale to... Lecak... No to co ty masz znów pełne?
Gałganie. 3 plus 3. To masz pełne. Nie chcę, kurde, nie wiem teraz, które miałem. Dobra, weźmy to. Obrażenia większe. Ale ja wolę tamto. W sumie te filtry są, no, tylko kolorem się różnią. Ten Aiden strasznie mi przypomina właśnie tego z SP-ków, który już nie żyje. Serio, mega. Trochę z tymi modelami to chłopaki poszli na łatwiznę. Hej, jestem na szczycie podstacji. Staram się włączyć zasilanie przekaźnika. Tutaj to nie było wcale takie łatwe. Na pewno dasz radę? Spotkałem grupkę SP-ków. Nie byli w stanie sami się wspiąć. To dlatego się nie kontaktowałeś. Żałuj, że ich nie poznałaś. Jeden lepszy od drugiego. Wiesz, że ta współpraca będzie kosztować? SP-cy bywają w porządku, ale nie pomagają z dobroci serca. Bez nich nie wiedziałbym, jak się do tego zabrać. Zresztą oni są na dole, a ja tutaj. Ciężki wybór, co? Ja bym ich olała. No bo mają od tego własnych ludzi. Poza tym, co z wolnymi obywatelami? Ktoś musi stanąć po ich stronie. A jeśli nie my, to kto? Przemyślę to. Tylko nie ociągaj się zbyt długo. Co? U mnie wszystko gotowe, a ty się tam opierdalasz. Ta twoja rywalizacja. Dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale jak my to mamy zrobić? Na jakiej zasadzie to działa? Rozumiem, że tak, tu jest tylko jeden przewód. No i dobra, udało się włączyć, spoko. Ale tu nie zmienia, faktu, że to jest tylko jeden. Czyżbym tu mógł coś? Nie, nie mogę. Dziwne. Jak ja mam to podłączyć? Kabli mam więcej nazbierać? O to ci gro chodzi? Nie, no to jest czerwone światełko. Jeden. Jeden. A kapuje. A dobra, jestem głupi. Jak się tutaj dostać na górę, to jest pytanie za milion punktów. Ja już wiem, jak to zrobić. Tu jest kilka podpunktów. Nie zauważyłem, że to był 1-1, 2-2, 3-3. Tu jest jakaś stacja. Nie. Tu są tylko drzwi. Dobra, 3 jest tu. Ale jak ja mam tu trójkę podpiąć, to ja naprawdę nie wiem. Właśnie, to się zaciąga tak dziwnie. Oho. Czyżby tu? Nie no, chyba nie. Chyba nie tu. Ewidentnie nie tu. Na 100% nie tu. Kurka wódka, no. Tam są chłopaki. Tu jest jakiś beton? Tam jest coś beton. Czekajcie, trzeba to przemyśleć. Te zagadki są takie, powiem, no 2 na 10. Obstawiam, że iż, ponieważ tego przewodu nie da się przerzucać, prawda? Nie da się przerzucać. Gdzieś tu. Co wyżej? Czemu ten przewód w sumie? A, wykminiłem. Zaczęło go puścić tędy. Dobra, jeszcze dwójeczkę trzeba znaleźć. Zaraz nam się skończy. Olercia.
Dobra, potem sobie to obszukamy, pewnie się tu światło zapali. Dobra, dwójeczka jest tu. Zablokowane. To nie to? To będą grzyby. Gdzie jest dwójka? Dwójka jest aż tam. Tędy będzie bliżej, czy tędy będzie bliżej? Chyba tędy. No naprawdę? Dobra, spróbujmy. Kurde, tak blisko, a tak daleko. A, dobra. Mije. Mi się kabel zaplątał. Mije. Oczywiście, pewnie. Dobra, chyba jednak musimy użyć grzyba z jednego. Użyj H. Jeszcze wyżej. Dobra, wiem mniej więcej o co chodzi. Trzeba użyć tego przewodu. Zepnij się znów. Jest to fajnie zrobione, nie powiem, że nie. Typie, uspokój się. Pyk. Podłączyłem. Co teraz? Włącz jednostkę sterującą. Będzie w sterowni. Robi się. Dzięki twojej pomocy to miasto będzie bezpieczniejsze. Mówię to, żebyś wiedział, że jestem ci wdzięczny. I żebyś zrozumiał, że to ważna sprawa. Okej. Chyba wypada podziękować. I włączamy. Dobra, przekazujemy stróżom prawa czy ocaleńcom. Poduszki powietrzne we wszystkich kontrolowanych przez siebie strefach. Dobra. Bierzmy to. Dawaj zdziwionej. Tylko się z tobą droczę. Spotkajmy się w kantynie. Może zaczyna się dla nas piękny rozdział. Wyczuwam romans. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle, bo już jest 33 minuty odcinka. Wróciło zasilanie! Nie zastanę się. Au, ogień. Ale się. Dobra, moi drodzy, dzięki wielkie za ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, harmonogram, jak i Discord macie w opisie. Trzymajcie się. Hej, hej.